Siemanko, dzisiejszy vlog poświęcimy na przebadanie trzech substancji, czyli nandrolonu, boldenonu, masteronu, które już dzisiaj otworzyłem, jak widzicie. No dzisiaj jest 1 czerwca, dzień dziecka to był mój dzień i ja już zacząłem. Omnadrenu i prolongatum nie będę badał z racji tego, że są z apteki. Ale do rzeczy, ROID testy. Do czego służą? Służą do określenia zawartej substancji w danym środku. Oczywiście każdy, kto Wam tam załatwia środki, powie Wam, że ma 100% pewniaka albo zna osobę, która to robiła, a osoba, która to robiła, powiedziała, że na pewno dobrała dobrze środki, inaczej tam proporcje, ale osoba ta nigdy nie ma pewności, że surowiec czy tam proch, który dostała od Chińczyka, będzie na pewno tym, co ma być, a samo badanie prochu jest drogie, bo on nawet do 600 zł dochodzi i nie każdemu się to chce robić. Dlatego, jeżeli macie zaufaną osobę i wiecie, że jeżeli sypnęła tyle, ile mówiła, że sypnęła i jest to dobre, pozostaje Wam tylko sprawdzić i wyłącznie zawartość danej substancji. Lecimy. Jako pierwszy pójdzie boldenon. Co już tam zgubiłem? Dobra. Robiłem na orale, ale nigdy nie robiłem właśnie na iniekcyjne. Tak to wygląda. Dwie takie fiolki. Obydwie są takie same, czyli tak. Trzeba ją lekko uderzyć. Aha, bo ja muszę teraz sobie lekko nabrać, czyli wzięliśmy boldenonu, czyli boldenon. Pyk. No i lecimy z boldkiem. Ile tego się tutaj daje? Trzy do sześciu kropel. No to powiedzmy, że weźmiemy sobie odrobinkę, tak powiedzmy 0,4 ml, tak? Dobra, to mamy. Złamać. To było uderzone, czy to było uderzone? Teraz nie pamiętam. Cyk. Złamać. I pyk. I co teraz tam? Aha, założyć. I miksować. To jest boldenon undecynelat, bodajże tak to się mówi, bo jest jeszcze dekanoat długi, nie miałem styczności z takim. I on powinien mieć kolor, jak widzicie na próbce A, taki brązowawy, czyli jak widzicie się zgadza, mój boldenon, jeszcze Wam to tak pokażę, o, mój boldenon to jest czysty boldenon, czyli fajnie, czyli boldka można bić, tylko na co, druga, aha, żeby określić jeszcze raz, no ale to po co, jak już raz sprawdziłem, to po co, a nie, bo tu jest jeszcze, to jest próbka B i do próbki B też się wlewa. Do próbki B też się wlewa i próbka B powinna mieć kolor taki jakby czerwonawy. Zobaczymy, czyli jeszcze raz. Uderzyć, otworzyć, wlać, zamknąć i powinien być taki, no dokładnie taki. Czyli mamy próbkę B, jak widzicie, kurwa, bo mi się wylewa, jak widzicie, próbka B też się zgadza, mój boldenon jest boldenonem. I teraz już mam pewność, zwłaszcza jeżeli znam osobę, która to robiła i która mi powiedziała, ile czego nasypała, to teraz wiem, że przynajmniej wiem, co biorę. Lecimy z deką, czyli z naszym nandrolonem.
próbka B. Próbka A, znaczy się, próbka A powinna mieć kolor nandrolon dekanoat, taki czerwony, wpadający w brąz. Jakoś tak. Nandrolon. Dobra. Czyli uderz, pyk, wstaw co masz wstawić, zamknij podszep i proszę bardzo, kolorek się zajebiście zgadza. No, kto ma dobre rzeczy, to ma dobre rzeczy i tak dalej. Jedziemy z próbką B. Obawiam się masteronu, czy masteron wyjdzie dobrze, ale to zobaczymy. Próbka B powinna być tego samego koloru, co próbka A, z tego co tutaj widzę. Jak to kurwa? Tak, tak. O. Jest odrobinę ciemniejsza, chociaż nie, zgadza się, a delikatnie ciemniejsza. Czyli mamy sprawdzoną już dekę Boltka. I teraz lecimy z masteronem, krótkim estrem masteronu, czyli masteron drostanolon propionate. Dobra. No. Tutaj powinno to być wszystko ogólnie bardzo brązowe. Bardzo, bardzo brązowe. Próbka B. Próbka B. Brąz powinien być. Przepięknie się wszystko zgadza. To już jestem spokojniejszy, bo bałem się o ten masteron, szczerze. Bo wyszła to pierwsza partia tego. I próbka A. Próbka A powinna być już taka całkiem brązowa. Taki mega, mega ciemny brąz powinien być. No jest. Jeszcze wam pokażę z bliższa. Jest. Próbka A się zgadza. Dokładnie druga część, czyli drostanolon propionat. Wszystko się zgadza. Czyli mam sprawdzone środki. Mogę śmiało wbijać. No. Przynajmniej nie będę miał żadnej niespodzianki, że nie wiedziałem co wbijam, jak to niestety robi 50% ludzi stosujących doping. Ja przynajmniej wiem, co biorę i potem jak będzie trzeba, to też będę wiedział, jak to odstawić i co z tym robić. Także to był tylko taki krótki vlog na dzisiaj. Następny będzie już treningowy, jeżeli bark mnie puści. Nara!